No hello, tutaj Purpose, jest ze mną? Kweł, siemanko. Kweł jest ze mną i witamy w Kripsach. Krótkie ogłoszonko dzisiaj. Dzisiaj zwycięzcy konkursu na parkury, całe trzy osoby mogą dostać promota, czyli jeżeli są zwykłymi graczami, to dostaną VIP-a, jeżeli są VIP-ami, to dostaną super VIP-a, jeżeli mają super VIP-a, to coś się wymyśli. No. I tak. Ale żeby nie było zbyt pięknie, Crysis dzisiaj wrzuci swój odcinek o 15, tak. I ja pokażę dzisiaj tylko jednego parkura, a dwa pozostałe parkury będą u Crysisa. I się nie dowiecie, kto wygrał. Znaczy, no, dowiecie się o jedną? No tak, o jednej osobie. No, a potem pójdziecie do Crysisa, to się dowiecie o dwóch pozostałych. No, poza tym oczywiście Crysis będzie miał cztery inne domki, niż my tutaj dzisiaj będziemy oceniać. No to może zaczniemy od tego parkura, co ty na to? No, można. Home C5, tam. Czekaj, ja lubię to napięcie trzymać. No bo ja lubię to napięcie trzymać i wszyscy czekają i kto to będzie. To jest... PS Info wpisz, bo ja nie będę wpisywał. Ja wiem, kto to jest. Kamikaze Killer HD, gratulacje. Jesteś pierwszym parkurem. No ten parkur jest po prostu zrobiony ślicznie. Jest bardzo prosty pod względem... bardzo prosty i spadłem. Pod względem trudności. To są podpisy. A właściwie to jak z tego przeskoczyć, bo ja tutaj to nie wiem. Z czego? Czekaj. A, tutaj, dobra. Tak, a jest naprawdę, naprawdę ładny ten parkur, także gratulujemy. Włożysz mu to podpisik? Co? Podpisik mu włożyć? Podpisik. No już mu wkładam, no. To poczekaj, bo chcę go przejść, tego parkura, chociaż prowizorycznie. No, próbuj, nie, to... tak ci się nie uda. No już praktycznie go przeszedłem, cicho. Znaczy ja wiem, że ja tutaj cheatuję, bo na game modzie sobie latam, ale wiecie, no chcę każdy elemencik... No, parkowej. Aj, dobra, no gdzieś tam tutaj przeszedłem, już tak przeszedłem tutaj, jak ja nienawidzę płotków, ale jest ładny ten parkur. I drabinek, tak. I ostatni etap, no to idziemy na ostatni etap. Tum. Tak, moje ulubione. Dzisiaj mi Martyna dopiero tłumaczyła, jak to się przechodzi. Bo w życiu czegoś takiego nie widziałem na parkurach, ale ja to, wiecie, ja to na parkurze za dużo to się... Czy tam coś jest swoboda? Tak. Dobra, przeszedłem. Powiedzmy, że przeszedłem. Wygrałeś, gratulacje. Musiałem wszystko kopać sam. Myślę, że spodobał się parkour. Tak, spodobał się. Killer kamikadze killer. Czekaj, a może on jest w tym momencie? Nie, jest tylko Kamil Motyka. Gdzie ty jesteś? Czy jesteś obok tego miejsca, gdzie trzeba było mu włożyć coś? Dobra. Open Ender. Dobra, wezmę sobie. Włóż mu tu. Już mu wkładam, spokojnie. Gdzie? W Crysisa miejsce? Tu! A tutaj jest Quay. Gdzie jest moja wełna? A gdzie? A to czemu nie dałaś jeszcze swojej wełny? No bo nie mogę! Aha, zapomniałem. No dobra. Ciągle zapominasz. Łóżowa wełna Quay. Nie mam skina, bo jestem powyżej setki osób, no. Każdy ma ten błąd, no. Ja nie. No tak, poza Quer. Quer jest, nie wiadomo dlaczego, ale Quer jest poza konkurencją. Dobra, słuchaj, Kamikaze Killer HD, zgłoś się proszę do mnie. Gdzie? Na maila, na brodaci.net@gmail.com, zgłoś się do nas, że na przykład o tej i o tej godzinie będziesz na TS-ie, to wtedy będziemy ci dawać nagrodę. Tak najprościej. W ogóle, czemu ty się dziwisz, że jestem poza konkurencją? Ja jestem aktualnie najlepszą wiceadminką. No, jedyną, więc... Ale tego już nie musiałem dodawać, prawda? Nie. Dobra, ale teraz przechodzimy do oceniania domków. Reszta, dwa pozostałe parkury. Dwa. Może w ten sposób pokażę dwa, żeby Sordid miał z czego zrobić... no, funny moments. Pozostałe dwa są u Crysisa. Za godzinę. Dobra, home C1. Ale najpierw dooglądajcie ten odcinek do końca. Oczywiście, no bo i tak za godzinę dopiero będzie u Crysisa. Później mój, bo pewnie będzie o 14.30. No, gdzieś... Macie co robić. Dokładnie. No dobra, powiedz mi, czyj to domek? To jest domek Dezy.pl. Dezy.pl zgłosił się jako pierwszy w komentarzu.
przeznaczonym do zgłaszania się. Tu też obejrzcie. Dobrze. Obejrzymy. Tak, z zewnątrz bardzo prosty domek, znam ten dach skądś. Chyba taki sam robię. O, paszla ma główek. To jeszcze pewnie... No. Lubię ogólnie takie pola porobione. Tak to ładnie wygląda. Tak, mi się też to podoba. Kiedyś chyba na serii mojej z 1.8, czyli Minecraft klasycznie, było takie fajne poletko właśnie pod tym, pod moim wietrakiem. Tam mi się strasznie podobało. Tu ma wodospad, który jest dziwny. Gdzie? Tutaj jestem. Pewnie nie, mnie nie widzisz. No, widzę. Czemu dziwny wodospad? A, bo... No cóż, no... To jest magiczny wodospad, proszę się nie śmiać. Dobra, wchodzimy do domku. Mhm. No, to już obejrzałem domek. Znaczy, on pewnie generalnie te główki zdobył jeszcze za czasów, kiedy było dużo większa szansa na wypadnięcie główki. Czekaj, bo ja mu otworzyłem drzwiczki, to nieładnie, tak? Pokażę ci coś po odcinku. Ile ty masz główek? Dobra, ja to zamykam. Znaczy, no, to wspólne moje i Wojtka, no ale to wiesz, to moje są. No, bo oni są bratem i siostrą. Tak. Bo tak naprawdę jestem spójposem i mamy dzieci. Tak, true story, bro. Dokładnie tak. No nie, to dodajcie 2+2, błagam was. I nie pytajcie więcej, kim dla siebie są Queer i Decha i kim dla mnie jest Queer. I ewentualnie kim dla mnie jest WTS. Tak. To są takie pytania. Tak. Dodajcie po prostu 2+2, nic więcej. Czekaj. No dobra, to już koniec. Dałeś wełnę? No podpis... Nie dałem wełny, bo ja wyrzuciłem wełnę, więc... Dobra, zostawię ją. Żeby... Wyrzuciłem wełnę. Dobra. No to ja tak, ja tutaj daję ocenę taką za ten domek. Jezu, w sumie tutaj malutko było. No niech będzie na początek 7. 7? No dobra. 7. Żeby było później. No dobra. To... I no, bo moje urodziny, jestem łaskawa. A tak, bo dzisiaj Queer ma urodziny i wszyscy śpiewamy Happy Birthday to you. Znaczy, miała te urodziny... Nie wczoraj. Znaczy, no... Wczoraj, tak jak to... Będzie to wczoraj. Bo dzisiaj jest środa, jak to nagrywamy, tak? Tak. No tak, no to wczoraj. Czyli, no to Happy Birthday to you wczoraj. Napiszcie. Napiszcie Happy Birthday to you wczoraj, o. Czyli domek razem zarobił 11 punktów. Jesteś okropny. Dlaczego? No jest prosty, mało tu się dzieje, no bez przesady, to już trzeci odcinek, no. Jesteś okropny. No nie, No byłem grzeczny właśnie. Ale chyba nigdy nie było takiej rozbieżności głosów. No jeszcze nie, dokładnie, dobra. No to dzisiaj, albo dzisiaj Queer ma urodziny, to rozdaję więcej punktów. Home C2. No i ten domek, przynajmniej z zewnątrz, jak na razie, prezentuje się, no powiem ci, kolego sympatyczny, tudzież koleżanko, zaraz mi Queer powie, kto to. Że... Matix Player, to ja czyli kolego. Matix Player, powiem ci, powiem ci, że no jest fajnie. Jest fajnie. Fajne sztandary. Sztandary są super. Połączenie, takiego połączenia jeszcze nie widziałem, szczerze powiedziawszy, desek z tym. Z drewnem normalnym z korą. Wygląda fajnie. Tu nie patrz. Gdzie? Tu nie. Widzisz pająka, jak mu dupa świeci. -2 punkty ode mnie. Podpis Purposa lub Crysisa. Marzenie. No to masz. Spełniłem twoje marzenie. Akur, nie chciałeś podpisu. Dobra, wsadzimy. I tak Crysis nie daje podpisów. Niewierny widz. Dokładnie. Nie ma żadnych przejść. No właśnie szukam. Bo aż... No, znaczy, no tutaj musi być. No bo to aż się prosiło. Tak, to jest malutki magazynik. Nawet powiem ci przystępnie ładny. W środku już tak szałowo nie jest, jak było to na zewnątrz. Szczególnie, że tu jest po prostu pusto. Dobrze mówię? Mhm. No tak się nic nie odzywasz. Praktycznie nic nie ma. Nie, no bo patrzę, może znajdę jakieś pomieszczenie, gdzie coś jest. Znaczy jest tutaj coś tu, o tu jest coś, tu jest coś. A, tutaj nie byłam. No widzisz, ja też nie. No to idziemy. A, tu jest ta wieża, tutaj też nic nie ma. A, okej. No, ale... praktyczne zejście. No, ale no z drugiej jednak strony, no ten domek jest troszeczkę...
troszeczkę bardziej dopracowany i troszeczkę ładniejszy od tego domku poprzedniego. Nie urażając nikogo, po prostu mi się bardziej podoba, dlatego ja za ten domek daję tyle punktów. Więc ja daję 8, żeby mogła później dać 9 i 10 ewentualnie. O Jezu! No dobra, ja dałem 6 punktów, co razem nam daje punktów 14, ale Matix, na razie jesteś... Zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą! Ale tylko na chwilę, znaczy no nie wiem, czy tylko na chwilę, ale do, no na razie jesteś zwycięzcą. Home C3. Jestem na fałce? Oj. Witaj, przybyszu w porcie piratów. Znajdziesz tu domek, latarnika. Minecraft.psp.pl. Minecraft.psp.pl, tak? Minecraft.cs.pl. CS, tak? A! CS! Przepraszam! No, no Martyna i jej L, no. No ale CS? Dobra. No bo no CS, no to no CS. Kiedyś przypłynie to statek piracki, poszukaj skarbu pirata. Nawet powiem ci, że szukałem tego skarbu, ale mi się później odechciało go szukać, bo go nie znalazłem. Dobra, tak. O, patrz, on tu jest. On tu to jest w... tylko ten domek, czy oceniamy wszystko? Wiesz co, generalnie założenie jest takie, że oceniamy wszystko. I patrząc na ten wiatrak, chyba lepiej będzie, jak ocenimy tylko domek. Boże, jaki ty dziś okropny jest. Ej, no ale dlaczego? No zobacz na ten wiatrak, no weź tu podleć, no. Chodź tu. Chodź tu i mi powiedz, czy podoba ci się ten wiatrak. Chodź tu. I na wprost niego. Na wprost niego stań i powiedz mi, że podoba ci się ten wiatrak. No słucham. No nie. No, co mi mówisz, że jestem okropny? Domek jest bardzo ładny. Nie trzeba tak dosadnie. Ale domek jest prześliczny. Tylko, że ten wiatrak jest beznadziejny. No. Czemu tutaj jest stone z tymi stojeczami? To byłby glowstone z trapdoorami, to by było tak pięknie. Ale też jest nieźle, no. Też jest nieźle, też jest pięknie. Lubię taki motyw, jak jest glowstone z trapdoorami. Dobra, on chyba awczy, tak więc możemy wejść w tym momencie. Będzie myślał, że go trolujemy. No zobacz, całkiem fajnie zrobiona kuchnia. Fajny jest stół. Tak, stół jest fajny. Fajne krzesła w miarę. Fajny okap, fajne. A no? Fajna kuchnia, fajna lodówka, ukryta fajna skrzynia. O, ta! Tam ładne rzeczy w tej skrzyni. Fajna sypialenka na pięterku. Patrz, tutaj masz takie podtrzymajki. Fajne. No, taki. No, mi się podoba. Przytulny domek. Mi się podoba. Szkoda, że tak mało, ale jest całkiem nieźle. No tego wiatraka nie będziemy oceniać, bo to by ci obniżyło strasznie ocenę. Przepraszam cię, no ale no... To ładnie wygląda. Kurna, no to wygląda jak, nie wiem, no... Jakaś figura naćpanego artysty, no. Pomagam. To był zamysł. No może tak, no. Dobra, oceniamy tylko ten domek, tak? No ja oceniam ten domek. Proszę? Tylko ten domek. Tak, o, jest ognicho, super, bo to ognisko nie jest łatwe do zrobienia. Nie, to już, ja już to tłumaczyłem na którymś z odcinków, że u mnie na przykład, no działa, nie wiem, czy widziałaś u mnie przed domem. No to sobie tepnij się do mnie, to w ogóle ty nie widziałaś mojego domku jeszcze, no bezczelna. Square, no jesteś, no widzisz, to jest mój domek. No dziękuję. I tutaj działa, tak, ale na spawnie się nie da odpalić tego ogniska, no. No za cholerę się nie da. Ci Crysis nie zrobił jak Jonu? No nie. No dobra. Myślę, że wybudowałem na tyle ładny domek, że mogę tam marudzić, że tamten jest mniej ładny. Możesz go zgłosić na Crypsy. Już był w Crypsach. Home C3. Dobra, tak, więc ja za ten domek daję tyle punktów. A ja jako, że w przeciwieństwie do poprzedniego jest umeblowany, jest strasznie przytulny, to 9. Matko Bosko, co ta QR dzisiaj robi? Ja również dałem tutaj 6 punktów, bo tamten domek był troszeczkę ładniejszy z zewnątrz, ale faktycznie mnie umeblowany, więc gdzieś tam pośrodku te oceny się dla mnie spotkały. Ale QR ma dzisiaj urodziny, więc jej wybaczamy.
No ale masz 15 punktów. Następnym razem już nie będzie takiej rozbieżności, spokojnie. Cesie, masz 15 punktów. Także na razie jesteś zwycięzcą. No i co, przechodzimy do ostatniego domku? Następny. Home C4. Przepraszam, że dzisiaj taki zwariowany odcinek, ale jakiś taki humor mam. Nic nie piłem, żeby po jasność. A zobacz, to jest ten... Patryk Trollu.pl. Kto? Patryk Trollu? Patryk Trollu.pl, to nie jest ta osoba tu. Tak. No to Patryk Trollu, jesteś tuż obok wioski VV, więc ja ten domek doskonale kojarzę. Tutaj jest... Co, opowiadaj dychę. Od razu? Nie, myślałam, że ty tak powiesz. Ja jeszcze zobaczę. Jest tutaj zrobiony parkour, on na pewno został zgłoszony, ale czy wziął udział, czy wygrał i tak dalej, no to już musicie zobaczyć u Crazysa. Boże, czemu ja powiedziałam postać zamiast podpisy? No widzisz, myślisz za często o mnie, muszę powiedzieć desce. Dobra. Ja to tylko mój brat. Ale nie, czekaj, tak, to jest tylko twój brat, zapomniałem, tak. Zamknąłem cię w tym domku, nara. No nie, no bo ja chcę ten... Wychodź, bo jeszcze z zewnątrz go dokładnie nie obejrzeliśmy. Na przykład mi się podobają już te uchwyty na pochodnie. Spoko. Ja go chyba oglądałam już tutaj. Ja też go oglądałem. Oglądaliśmy go już kilka razy, bo jest blisko wioski VV. Ale z zewnątrz jest po prostu prześliczny. Się nie zrobi ta jawa? A nie, to jest ta ziemia nowa. To jest ta utwardzona ziemia, no właśnie. Cały Bayer na nim polega. Mhm. Na tym. Przepiękna okolica, przepięknie to jest zrobione, przepiękne drzewka, główki porozsadzane. Tu się naprawdę coś dzieje, tu jest magia w tym. Co prawda wygląda to jak, przynajmniej przed całym domem, jak jakiegoś rozwydrzonego bohora podwórko, który rozrzuca zabawki, gdzie popadnie, ale to ma swój klimat, to jest coś ładnego. Ale ja lubię zrobiony taki burz i wszystko. No tak. Ja mówię o tych główkach kolorowych porozrzucanych tak chaotycznie. No. I lubię, jak ktoś daje liście, tak? No, to fajnie. Bez ładnych składu. Tak, to jest ładne. Dobra, ale oceniamy domek teraz od wewnątrz. Z zewnątrz jest przepiękny, jak na razie. Mhm. Przepiękny. Patryk Trollu, co my tu mamy wewnątrz? No, wewnątrz też jest nieźle, muszę ci powiedzieć. Trochę ciasno, ale to też ma swój klimacik. Podłoga taka trochę dziwna, nie do końca ją rozumiem, ale mogę po prostu ją nie rozumieć. Tam jest zejście na dół. A, tutaj jest zejście na dół. No to leć. To ja cię tam zamknę, a ja sobie poglądam tutaj jeszcze. Ale to coś jest. Ale tam... magazyn, enchanty, fajmy, podpisy. No, ale już podpisy wrzuciliśmy, więc... No tak. Dobra, podpisy to sobie wsadzi w ramkę. Pamiętaj, żebyś sobie wsadził to. Tak, wsadź sobie w ramkę. Farmy. Nie, no to jest ładne. To jest naprawdę ładne. No. To jest naprawdę ładnie. Podoba mi się. Mnie też. Magazyn, nie, spoko. Tu jest spoko. Jest ciasno, bez dwóch zdań, ale jest ładnie. Co my tutaj dalej mamy? Tutaj też mamy jeszcze jakieś wejście wyżej. Nie, no tu jest ładnie. Powtórzyłem to już 500 razy, ale tu jest naprawdę ładnie. Dobra. Kupka świnia, ona ma słuchawki. Ja tutaj daję tyle punktów. Skanicy nam ja. No, myślę, że tym razem tyle samo, co ja. Dyszka? Dyszka. Jak dla mnie to, no, 20 punktów, bo ten domek jest... Chciałabym dać więcej, ale oceniałam zbyt łaskawie poprzednie. Naprawdę, jest ekstra. No, świetny. Świetny domek, przepiękny. Gratulujemy ci, Patryku Trollu. Mamy zwycięzcę. Gratulujemy ci, ja już ci wsadzam tutaj, znaczy no nie myśl sobie. Wrzucam ci, do podpisów ci wrzucę, bo tu masz łóżową wełnę, czekaj, bo tutaj za dużo rzeczy się dzieje. Dobra, wrzucę ci. Strasznie zboczone odcinki. Co? Ostatnio ze mną są strasznie zboczone odcinki, ostatnio no, też jakieś to są... To twoja wina. Tak. Wrzucam ci do podpisów zwycięzcy klipsów, także gratulujemy serdecznie i dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie. Czekaj, chodź tu. Tu. Okej. Okej. 11 punktów ode mnie masz. Ode mnie też. No dobra. To jeszcze raz dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.